trenerze, przede wszystkim wielkie, wielkie gratulacje. Spotkanie emocjonujące, można powiedzieć wręcz, że chyba niektórzy tutaj nie mieli układu nerwowego. Przede wszystkim Patryk Speszny dzisiaj wiele roboty wykonał. Ale czy to też nie jest trochę tak, że kiedy gracie pod tą presją, to znaczy kiedy tracicie do rywala, musicie gonić, to gracie lepiej niż wtedy, kiedy zaczynacie od prowadzenia w meczu? A, to jest niezależne od tego, z kim gramy, jak gramy. Po prostu jak się przegrywa, to jest tyle determinacji, że się chce ten wynik odwrócić. Nie zawsze się to udaje, nam się dzisiaj to udało. Po tym ostatnim meczu z Sanokiem Damian Tyczyński powiedział mi, że mimo, że przegraliście pięć pierwszych meczów w fazie zasadniczej z GKS-em, to te mecze były wyrównane, ale teraz w tej fazie play-off to dopiero teraz widać, że te mecze są wyrównane i tutaj tak naprawdę wszystko jest możliwe, karty są otwarte. Oczywiście mamy 2-2 wyniki, oczywiście ten, kto wygra pierwsze 4 mecze, przechodzi dalej. Powiem tak, z meczu na mecz ta drużyna rośnie i rośnie team spirit. To jest ważne, bo wiem, że jeden za drugiego w tej drużynie wskoczy w ogień.